Aplikacja Komar Shipping została zintegrowana z systemem Komar RPXT. Aby było możliwe tworzenie zleceń nadania przesyłek, należy wykupić usługę Komar Shipping bezpośrednio z poziomu Komar Cloud, a następnie zalogować się do aplikacji Komar Shipping w celu wprowadzenia danych dostępowych do serwera kuriera. Kolejnym krokiem, jaki należy wykonać, to modyfikacja szablonów danego kuriera. Na szablonie jesteśmy w stanie określić domyślny rodzaj paczki, wagi konkretnych rodzajów paczek oraz ich wymiary lub skorzystać z usług dodatkowych, jakie oferuje kurier. Współpraca między usługami Komar Shipping a Komar RPXT polega na tworzeniu zleceń nadania przesyłki na podstawie zarejestrowanych dokumentów handlowych. Utworzenie zlecenia nadania przesyłki jest możliwe dla dokumentów typu faktura sprzedaży i faktura finalna, faktura VAT marża, rachunek, paragon oraz do dokumentu magazynowego, jakim jest wydanie zewnętrzne. Aby nadać paczkę, wystarczy na liście dokumentów zaznaczyć dany dokument i z menu kontekstowego wywołać polecenie Nadaj przesyłkę. W oknie wyświetli nam się lista wszystkich aktywnych kurierów. Aktualnie aplikacja Komar Shipping zintegrowana jest z kurierem Allegro InPost Kurier, Allegro InPost Paczkomaty, DB Schenker, DHL, DHL Express, DHL Punkty Odbioru, DPD Kurier oraz Punkty Odbioru, JLS Kurier oraz Punkty Odbioru, InPost Kurier, InPost Paczkomaty, Orlen Paczka, Poczta Polska oraz Raben Logistik Polska. W tym oknie należy wybrać kuriera, który będzie realizował dane zlecenie. Na zlecenie przekazywane są dane zaznaczonego dokumentu handlowego, czyli dane odbiorcy oraz wartość dokumentu brutto. Zostaliśmy już przekierowani bezpośrednio do aplikacji Komar Shipping. Jeśli na danym zleceniu będzie brakowało danego parametru, aplikacja nas o tym poinformuje. W naszym wypadku musimy podać punkt odbioru. Na mapie wybierzemy sobie jeden z punktów, do którego będzie kierowana przesyłka i już bezpośrednio w aplikacji zarejestrujemy takie zlecenie w serwisie kuriera. Zlecenie zostało zarejestrowane i z pozycji okna potwierdzenia wysyłki mamy możliwość pobrać bądź wydrukować etykietę. W systemie Komar RPXT zapisywane jest powiązanie pomiędzy dokumentem handlowym a zleceniem nadania przesyłki. Numer utworzonego zlecenia nadania paczki jest widoczny w kolumnie Zlecenie nadania przesyłki na liście dokumentów. Zlecenie można wyświetlić z poziomu aplikacji Komar RPXT poprzez zaznaczenie danego dokumentu na liście dokumentów i w wyborze menu kontekstowego pokaż szczegóły przesyłki. Zlecenie może zostać utworzone również dla kilku zaznaczonych dokumentów. Aby utworzyć zlecenie dla kilku dokumentów, wystarczy na liście dokumentów zaznaczyć te dokumenty i z menu kontekstowego wybrać Nadaj przesyłkę lub Nadaj przesyłkę zbiorczą. Jeśli wybierzemy Nadaj przesyłkę, to dwóch dokumentów zostaną utworzone dwa zlecenia nadania paczki. Jeśli wybierzemy Nadaj przesyłkę zbiorczą, to dwóch dokumentów zostanie utworzone jedno zlecenie nadania przesyłki. W tym oknie również musimy podać kuriera, którym będzie realizowane dane zlecenie i nastąpi przekierowanie do aplikacji Komar Shipping.
Z pozycji okna Comar Shipping jesteśmy w stanie zarejestrować zlecenie w serwisie kuriera.